Dwa wydziały, 14 pracowni, 20 pracowników naukowych i ponad 700 minut wspólnego odkrywania tajników nauk. To wszystko w ramach Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży. W rozpoczętym niedawno roku akademickim słuchacze w wieku od 9 do 19 lat mają możliwość poznania tajników nauk przyrodniczych, a także tych humanistycznych. Dzięki szerokiemu wachlarzowi warsztatów organizowanych przez kadrę dydaktyczną, młodzież ma okazję do aktywnego uczestniczenia w każdym aspekcie prowadzonych zajęć. W tym roku akademickim w propozycjach Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży znalazło się sporo nowości, a jedną z najważniejszych jest projekt balonu meteorologicznego. Konstrukcja cała, całe przedsięwzięcie będzie wypracowane przez młodzież, dla młodzieży, a sam balon będzie wypuszczony prawdopodobnie na początku przyszłego roku i to będą dwa balony, które będą miały za zadanie badać różne parametry fizyczne naszej atmosfery. Mówię naszej atmosfery, tutaj na Śląsku jest sporo rzeczy do zbadania. W związku z powyższym liczymy również na to, że dzięki temu, że ten balon przez pewien okres czasu będzie pracował dla młodzieży i dla nas, będzie też szansa na pisanie jakiejś pracy może takiej popularno-naukowej, nazwijmy to, która będzie opierała się o doświadczenie wykonywane podczas lotu takiego balonu. Uczestnicy Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży mają okazję kształcić się na Wydziale Teorii i Doświadczeń, a także Wydziale Mediów i Kultury. Wśród zajęć m.in. te dotyczące diagnostyki raka, robotyki, metody rozwiązywania ciąży, a także zagadnienia związane z ultrasonografią. Gdzie oczywiście zajęcia są, nie powiedziałem tego, w soboty, no nie jesteśmy w stanie...